poziomie wojewódzkim fundusz kolejowy dedykowany dla takich trochę mniejszych przedsięwzięć, ale związanych z pasażerem, z infrastrukturą kolejową, z nowymi przystankami, z nowymi peronami, z nowymi parkingami, miejscami dla rowerów, dla klientów generalnie, jak najbardziej ma sens i tutaj wychodzi ten program pod samorządy, a samorządy z tym programem pod swoich mieszkańców, pod klienta również tego transportu kolejowego, który wreszcie jest w większym stopniu doceniany. Jak się wielu złoży na przykład na taki peron, który dzisiaj ze skromnych środków finansowych nie jest w stanie samorząd pojedynczo wybudować, to jest efekt na pewno. I przy dofinansowaniu jeszcze z poziomu Zarządu Województwa Podkarpackiego takie projekty na pewno będą realizowane przy wsparciu Polskich Linii Kolejowych, bo my oczywiście do tego się zobowiązujemy i deklarujemy na zasadzie jakiejś uzgodnionej w porozumieniu czy w umowie.